Śpiewać każdy może. To hasło spokojnie mogłoby przyświecać pewnemu wyjątkowemu festiwalowi w Żorach. Jego nazwa to Voice Singers, a w jego ramach każdym, nawet kompletnie muzyczny laik, może nie tylko dowiedzieć się czegoś o tworzeniu, ale i samemu wziąć udział w komponowaniu muzyki. W miniony weekend w Żorach zakończył się jedyny w swoim rodzaju festiwal. Nazwa Voice Singers może jeszcze nie wszystkim jest znana, ale w skrócie chodzi o warsztaty muzyczne dla tych najmłodszych i najstarszych. Dla tych, co z muzyką mieli już do czynienia, jak i tych, którzy będą dopiero stawiać pierwsze muzyczne kroki. Przyjeżdżają na te warsztaty ludzie z całej Polski. W zasadzie zdarzają się chętni do uczestnictwa z zagranicy. I to jest jakby duży sukces tego na razie wciąż niewielkiego festiwalu, który od 7 lat wciąż jakby nie wzbudza takiego zainteresowania wśród Żorzan, jakiego bym sobie życzył, ale z roku na rok widzę pewien postęp i myślę, że właśnie te warsztaty dla dzieci i to, że poprzez dzieci docieramy do rodziców, którzy byli zaskoczeni, że taka impreza w ogóle jest w Polsce i w Żorach przede wszystkim, będziemy docierać do coraz szerszej grupy Żorzan, którzy nie tylko zainteresowani są muzyką, ale zabawą własnych dzieci, kształceniem własnych dzieci. Bo te warsztaty to nie są nudne wykłady. Tu każdy z uczestników bierze czynny udział w tworzeniu dźwięków i melodii, oczywiście pod czujnym okiem prowadzącego zajęcia. My mamy tak skonstruowany program, że każdy na każdym poziomie zainteresowania muzyką może się tutaj zjawić. Jeżeli nie chce śpiewać, może uczestniczyć pasywnie w zajęciach, może się przyglądać, może uczestniczyć w zajęciach rytmiczno-ruchowych, takich otwierających jakby umiejętności słuchania i interakcji, a uczestnicy, którzy posiadają już jakieś umiejętności, obycie z muzyką, nawet obycie ze sceną, bo tacy się zdarzają, mają dostęp do wybitnych, wyjątkowych profesjonalistów, którzy żyją z tej muzyki. Być może choć kilku spośród tych zafascynowanych muzyką młodych ludzi dołączy do tego grona.